Tematem tego kolejnego rozważania będzie nasza odpowiedzialność za współdziałanie z Chrystusem w przetwarzaniu świata w Królestwo Boże. Zanim dokona się dzieło powszechnej odnowy, Jezus Chrystus, który przyjdzie w chwale, już teraz wszystko przekształca. Nie chce On jednak przetwarzać świata bez naszego udziału. Dlatego też wezwał nas do współpracy z sobą. Utworzył narzędzie, przy pomocy którego wszystko przetwarza i odnawia. Tym narzędziem jest Kościół. Zadaniem Kościoła, do którego należymy, który sami tworzymy, jest budowanie Królestwa Dobra, Królestwa Bożego. Kościół nie tylko buduje to Królestwo, lecz również stanowi jego początek. Wspólnota Chrystusa, będąca zapoczątkowaniem Królestwa Bożego na ziemi, podobna jest do ziarnka gorczycy, które ciągle rośnie, powiększa się. Zamienia się w wielki krzew. Kościół Chrystusowy wzrasta powoli i tęskni do Królestwa w pełni doskonałego i ze wszystkich sił spodziewa się i pragnie połączenia się ze swoim Królestwem w chwale. Do tego Kościoła należymy i wraz z Chrystusem oraz z całą wspólnotą mamy przyczyniać się do przekształcania świata, do odnawiania wszystkiego. To właśnie jest naszym chrześcijańskim zadaniem. Zadaniem uczniów Chrystusa. Na różne sposoby jest budowane Królestwo Boże. Jest ono tworzone przede wszystkim przez Chrystusa i Jego łaskę. My zaś współdziałamy z Chrystusem, kiedy otwieramy się na Jego działanie, kiedy pozwalamy Mu zawładnąć nami bez reszty. Bo Królestwo Boże jest w tych sercach, w których króluje Bóg, w sercach, w których jest wypełniana wola Boża. Chodzi bowiem ostatecznie o to, by wola Boża na ziemi była wypełniana tak, jak jest wypełniana w niebie przez wszystkich zbawionych. To Królestwo możemy zbudować w swoim sercu, kiedy będziemy wypełniać wolę Bożą. Będziemy to Królestwo Boże budować w sercach innych ludzi, kiedy swoim słowem, przykładem zachęcimy ich, jak tylko potrafimy, by czynili to samo, to znaczy, by wypełniali w swoim życiu tylko wolę Bożą. Budujemy Królestwo Boże swoim słowem, przykładem, przede wszystkim głoszeniem Ewangelii, Słowa Bożego, bo ono poucza, jak w życiu kierować się Bożymi przykazaniami, Jego prawem, Jego wolą. Budujemy Królestwo Boże, kiedy swoim przykładem wskazujemy innym, jak się wypełnia wolę Bożą, jak się układa życie na fundamencie Ewangelii. To znaczy, mamy zawsze kierować się miłością, a nie egoizmem. Mamy żyć ciągle w jedności z Chrystusem. W tej jedności, jaką tworzy Jego łaska. Mamy zawsze kierować się pouczeniami Jezusa Chrystusa. Mamy wypełniać nakazy Jego Ewangelii. Buduje się Królestwo Boże przez modlitewny kontakt z Bogiem. Wtedy bowiem pozwalamy Bogu wejść w nasze życie, zawładnąć naszym myśleniem, naszym sercem, naszym postępowaniem. Pozwalamy Bogu zakrólować w nas. Budujemy to Królestwo Boże również wtedy, kiedy ponosimy różne ofiary w tej intencji, by świat przekształcił się w miejsce, w którym króluje bez reszty Bóg. Tak więc budujemy to Królestwo Boże, kiedy pozwalamy Bogu zakrólować w nas i budujemy je również wtedy, kiedy, jak tylko potrafimy, zbliżamy innych do Boga i zachęcamy ich i skłaniamy ich
do wypełniania w swoim życiu woli Boga. Współpracując ze Zbawicielem i odnawiając świat, chrześcijanin równocześnie troszczy się o swoją przyszłość, o swoje zbawienie, bo od współpracy z Jezusem Chrystusem zależy nasz los wieczny, nasze wieczne szczęście lub też niestety odejście od Boga. Kiedy współdziałamy ze Zbawicielem, wtedy kształtuje się w nas miłość, oczywiście dzięki działaniu w nas Jego łaski, i możemy dojść do nieba. Jeśli natomiast ktoś świadomie i zupełnie dobrowolnie odrzuca współpracę z Jezusem, depcze Jego prawo, nie chce się do Niego stosować, to taki człowiek zagraża swojemu zbawieniu. Kto nie uczestniczy w przetwarzaniu świata w Królestwo Boże, w Królestwo Dobra, przez tworzenie dobra, ten marnuje otrzymane od Boga łaski, ten zamyka się wewnętrznie na nie i grozi mu odejście od Boga na zawsze, czyli wieczne potępienie.